Transport publiczny w dużym mieście, w każdym mieście jakby pełni kluczową funkcję funkcjonowania obiegu całego miasta. W Warszawie 1200 autobusów codziennie wyjeżdża na ulicę i wozi naszych mieszkańców. I dla nas najważniejsze jest oczywiście bezpieczeństwo i komfort przewożenia pasażerów. Podstawowym powodem, dlaczego tutaj się spotykamy, to jest doskonalenie techniki jazdy po to, żeby jeszcze bardziej bezpiecznie wozić pasażerów. Miałam przyjemność uczestniczyć w tego typu zawodach w ubiegłym roku też tutaj na Autodromie Jastrząb. Tak jak pozostali uczestnicy, mieliśmy wszyscy czwarte miejsce, oprócz pierwszych trzech. Czy te konkurencje się pokrywają, czy są może jakieś nowe? Mamy część konkurencji, które się pokrywają. Trzy konkurencje są bardzo zbliżone do tych, które były w ubiegłym roku. Dwie są zupełnie nowe. Spodziewać się można tylko lepszych zawodników, którzy są mocno nastawieni na wygraną, którzy są przygotowani, doskonali w tym, co robią. Myślę, że tak jak w ubiegłym roku, najcięższy, najwięcej problemów sprawi slalom, który dopiero poznajemy zjeżdżając z góry. Wcześniej nikt go nie widział, nikt go nie obserwował. Ciężko się do niego przygotować. Za mną już jest płyta poślizgowa z szarpakiem oraz tak zwany Kojec, czyli taki plac manewrowy. Poszło, no, moim zdaniem, bardzo dobrze. Udało się nie strącić żadnego pachołka, także uważam, że jest super. W zeszłym roku gorzej mi ten szarpak poszedł, w tym roku dużo, dużo lepiej, ale uważam i tak, że najgorszą konkurencją jest górka, czyli slalom. To wymaga bardzo dużej precyzji i tak patrząc przez pryzmat tych zeszłorocznych zawodów, właśnie ten slalom będzie najtrudniejszy. Ta konkurencja wydaje się jedną z najtrudniejszych w cyklu wszystkich konkurencji. Faktycznie było ciężko? Tak, można tak powiedzieć. Trzeba być skoncentrowanym i skupionym i żeby nie pomylić kolejności wykonywania przejazdu, bo są wtedy punkty karne. W dwóch miejscach są takie miejsca, że trzeba zrobić korektę, bo z pierwszego nie wjedzie, ale aby tak poćwiczył, to może i by weszł. Przejazd, nie wiem, czy te pachołki zwaliłem, czy nie zwaliłem, ale to najważniejsze, żeby przejechać i nie dostać punktów karnych, a czas jaki będzie, taki będzie. To już są drugie mistrzostwa zorganizowane w porozumieniu z warszawskim transportem publicznym. Mogę powiedzieć, że jest to bardzo dobra inicjatywa wspierająca bezpieczeństwo, wyróżniająca kierowców, którzy na co dzień wykonują ciężką i trochę też niebezpieczną pracę w warunkach drogowych. Chcemy jak najbardziej wspierać tą inicjatywę i myślę, że inne miasta również powinny brać przykład ze stolicy i też takowe mistrzostwa organizować.